Hejka, tu Ultrashing Matt, wracamy do Kerbal Space Program. No i cóż, ostatnio wysłaliśmy naszą pierwszą sondę w okolice Moona. Przeprowadziliśmy kilka eksperymentów na niskiej i wysokiej orbicie planety Kerbin. Wiemy także, ile czasu potrzeba, aby dotrzeć z niskiej orbity tej planety do Moona. Tak więc mając tą wiedzę, wiemy już dokładnie, ile potrzebujemy energii elektrycznej, aby do tego Moona dotrzeć z zapasem, który pozwoli nam na przeprowadzanie eksperymentów i transmisji. I to właśnie będzie celem naszej dzisiejszej misji. Na tym etapie naszego rozwoju technologicznego uzyskanie orbity jest chyba nieco zbyt ambitnym celem. Dlatego też zadowolimy się tutaj przelotem nad powierzchnią tego Księżyca. Będę chciał dokonać tego w taki sposób, aby przelecieć w niskiej orbicie Moona. Tak więc będziemy celowali w periapsis poniżej 60 km. No i tak, możemy tutaj dokonać kilku eksperymentów. Na wysokiej orbicie Moona możemy dokonać pomiaru temperatury, a na niskiej orbicie możemy także zmierzyć temperaturę, ale także i ciśnienie. Tak więc te właśnie eksperymenty będą naszym priorytetem i przeprowadzimy je w pierwszej kolejności. Są one stosunkowo nieskomplikowane i transmisja rezultatów nie wymaga dużych ilości energii elektrycznej. No jednak będziemy mieli prawdopodobnie jeszcze zapas energii na kolejne transmisje, dlatego też zamontujemy w naszej sondzie także grawitometr. No a tego możemy, podobnie jak w przypadku planety Kerbin, używać na niskiej orbicie do badania rozmaitych biomów. Tak więc w przeciwieństwie do badania temperatury i ciśnienia, skanów grawitacyjnych będziemy mogli dokonać nad kilkunastoma biomami Moona. Jednak z racji tego, że rezultaty tych eksperymentów są dość skomplikowane i transmisje zżerają mnóstwo energii, zostawimy je na koniec. Okej, tak więc zabieramy się za budowę naszego pojazdu, którym będzie zmodyfikowany Orion 1. A więc tak, przede wszystkim potrzebujemy tutaj więcej energii elektrycznej i według naszych wyliczeń 12 baterii pod 2 XL powinno wystarczyć. No tak więc liczę na to, że dotrzemy w okolice Moona, mając gdzieś tak 1000-2000 jednostek energii elektrycznej na transmisję. Na tej putniku montujemy także parę grawitometrów i wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. No tylko, że tak, dodając te dodatkowe baterie i przyrządy naukowe, nieco zwiększyliśmy masę naszego ostatniego członu. Tak więc przydałoby się chyba nieco wzmocnić nasz człon startowy. Dlatego też dodaję tutaj jeszcze jedną parę tego typu zewnętrznych zestawów. No tak więc nasza rakieta robi się już naprawdę ciężka, ponieważ jest to niemal 78 ton przy obecnym limicie 125. Tak więc powoli się do tego limitu zbliżamy. Okej, tak więc, tak jak ostatnio czekamy tutaj na optymalne ustawienie centrum kosmicznego względem Moona, ponieważ tak jak ostatnio spróbujemy dokonać transferu w bezpośrednim podejściu. Wydaje mi się więc, że tak powinno być okej. Ostatnio chyba wystartowaliśmy nieco zbyt późno. Tak więc system ESA jest załączony i startujemy. No i świetnie, 5 silników LVT-15 razem z dopalaczami daje nam całkiem niezłe przyspieszenie. No tylko, że to wszystko dość szybko zaczyna się przegrzewać. Koniec paliwa w dopalaczach i tak jak ostatnio zaczynamy tracić prędkość. Jednak, tak jak ostatnio, na wysokości 3000 metrów zaczynamy raz jeszcze przyspieszać. No i cóż, mamy tutaj dużo lepszy rezultat. Wchodzimy w średnie warstwy atmosfery i mamy olbrzymie przyspieszenie. Jest ono nawet nieco zbyt duże, dlatego też zmniejszam siłę ciągu. No bo nawet przy sile ciągu na 70% mamy tutaj przyspieszenie rzędu niemal 2G.
Okej, świetnie, mamy rzadkie warstwy atmosfery, niemal 1000 metrów na sekundę i dopiero teraz aktywuję drugi człon naszej rakiety. Spójrzmy na apoapsis i jest już powyżej granicy atmosfery. Tak więc bardzo szybko tutaj planuję manewr transferu. Okej, myślę, że tak powinno być okej. Zależy nam na tym, aby szybko dokonać tego transferu w jednym podejściu. A ewentualne poprawki na obniżenie naszej trajektorii będziemy mogli przeprowadzić później. Tak więc raz jeszcze odpalam silnik, no i mamy tutaj do uzyskania aż 1700 metrów na sekundę. Okej, odłączam ostatni człon i mamy wschód słońca. Cały czas mamy bardzo dużo prędkości do uzyskania, tak więc tak na wszelki wypadek dopomagam sobie troszkę systemem RCS. Okej, manewr przeprowadzony, z tym, że nasza trajektoria biegnie stanowczo zbyt wysoko, ponieważ jest to 700 km nad powierzchnią, a chcemy tutaj wlecieć do niskiej orbity Moona, a więc poniżej 60 km. Tak więc nieco dalej planuję niewielki manewr poprawkowy. Okej, tak więc obracam nasz pojazd do wykonania tego manewru. No i nie potrzebujemy tutaj wielkich prędkości, jest to około 100 metrów na sekundę. Tak więc resztki naszego paliwa powinny nam spokojnie wystarczyć. Okej, nasze periapsis cały czas się zmniejsza. Okej, 26 km. Powinno nam to pozwolić na dość długi przelot w niskiej orbicie Moona. Jednak nasze paliwo już niemal całkowicie zużyte. No tak więc faktycznie, nie wystarczyłoby go na wyhamowanie w pobliżu Moona do orbity. Teraz musimy tylko trzymać kciuki, aby nasze wyliczenia były prawidłowe i wystarczyło nam energii elektrycznej. Okej, świetnie. Jesteśmy już w strefie wpływu grawitacyjnego Moona i mamy periapsis na wysokości 28 km. No, mamy także, co ciekawe, zaćmienie Słońca. No cóż, tak więc jesteśmy już w tej chwili na wysokiej orbicie tego Księżyca. Możemy więc dokonać pierwszego zaplanowanego eksperymentu, a więc pomiaru temperatury. Mamy więc kolejne 8 punktów nauki. No i cóż, cały czas mamy bardzo dużo energii elektrycznej, ponieważ jest to ponad 2700 jednostek. Tak więc misja Oriona 2 powinna przynieść nam całkiem sporo punktów nauki. Okej, nadlatujemy nad oświetloną część Moona, cały czas zbliżając się coraz bardziej do jego powierzchni. Za chwilę powinniśmy wejść na jego niską orbitę. Okej, mamy już niemal 60 km i nieco ponad 2000 jednostek energii elektrycznej. Okej, tak więc zaczynamy od pomiaru ciśnienia. No ponieważ ten eksperyment nie wymaga dużo energii na transmisję, nasz przyrząd naukowy niczego nie wykrywa.
Nasi naukowcy zaczynają podejrzewać, że Moon prawdopodobnie nie posiada atmosfery. Świetnie, mamy kolejne 16 punktów nauki. Ok, transmisja przeprowadzona. Zbadajmy więc także temperaturę. Świetnie. I czas na pierwszy skan grawitacyjny. Okej, nasza sonda przelatuje w tej chwili nad wyżynami Moona. Zyskamy w ten sposób już nieco więcej, bo 25 punktów nauki. No tylko, że właśnie, przeprowadzenie transmisji zużywa już w tym przypadku dużo więcej energii elektrycznej. Jednak cały czas mamy jej całkiem sporo, ponieważ jest to 1700 jednostek. Jednak, aby dokonać kolejnego skanu grawitacyjnego, Orion 2 musiałby przelecieć nad innym biomem. A niestety cały czas są to wyżyny. No cóż, na Moonie znajduje się łącznie kilkanaście biomów, tak więc teoretycznie mnóstwo punktów nauki do zdobycia poprzez skany grawitacyjne. Jednak na niektóre z nich dość trudno trafić. Okej, świetnie. Znajdujemy się w tej chwili nad równinami Moona i możemy dokonać kolejnego skanu. No z tym, że cóż, Orion 2 znajduje się już poza periapsis swej trajektorii. Tak więc raz jeszcze nabieramy wysokości. A gdy nasza sonda wzleci powyżej 60 km, nie będziemy mogli już dokonywać kolejnych skanów grawitacyjnych. No i niestety, cały czas mamy tutaj równiny. No akurat tak się złożyło, że nie przelecimy nad żadnym z tych dużych kraterów. A są one traktowane jako osobne biomy. No nie, niestety. Mamy 60 km, a więc jesteśmy poza zasięgiem działania naszego grawitometru. No jednak cóż, zdobyliśmy całkiem sporo punktów nauki. Możemy także podziwiać zachód Kerbinu nad powierzchnią Moona. Okej, tak więc Orion 2 opuszcza strefę wpływu grawitacyjnego Moona. Wkrótce potem wyczerpują się jego baterie. I obserwując nasz pojazd w centrum obserwacyjnym, widzimy, że jest to pierwszy kerbalski pojazd umieszczony na orbicie międzyplanetarnej. Okej, mamy 126 punktów nauki, możemy więc opracować kolejną technologię poziomu 5. No i cóż, mamy tutaj naprawdę bardzo trudny wybór, ponieważ wszystkie te technologie są niezwykle użyteczne. Wydaje mi się jednak, że powinniśmy skupić się na takich technologiach, które zapewnią nam zdobywanie kolejnych punktów nauki. Tak więc decyduję się tutaj na technologię eksploracji kosmicznej. Da nam ona naszą pierwszą kosmiczną kapsułę, a więc kapsułę dowódczą Mark 1. Dzięki temu będziemy mogli po raz pierwszy wysłać Kerbale w kosmos, dokonując tam m.in. raportu załogi. Okej, także to tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.